Hejka, moi drodzy, z tej strony Deseo. Witam Was w kolejnym odcinku w naszym customie halloweenowym. Czyściec, część druga. Gdzie my, tutaj już byliśmy, tak? Poprzednio. Jo. Dobra. Ja się tak cały czas zastanawiam, czy tego mam, wiecie co, nie podpalić. Może niech se będzie i zrobię na przykład save'a na innym slocie. Nie wiem, co wy na ten temat myślicie. Tak było najlepiej. Dobra, tutaj się wróci. Ja się cały czas zastanawiam, czy ja tam miałam na przykład nie wyjechać tą windą. No ale dobra. Czy iść z tą pochodnią? Tam jest coś do wsadzenia, pewnie te kryształy. Mamy jeden. Dobra, idziemy tędy. O, dobra. Pokaż mi Uzi. Oni sobie już mogą chodzić, kuźwa, po tym. Dajcie spokój. Serio? Mam nadzieję, że on nic nie zostawił. Z tego co widzę, to chyba nie. Oni sobie mogą podchodzić. To jest niesprawiedliwe. Aha. Dobra. To zostaw tutaj tą pochodnię. Boż. Pogięło. Aha. To chyba muszę jednak wejść tu z pochodnią. Hit. No ale... Mam nadzieję, że wpadła w bezpieczne miejsce. Nie wiem, co to było, ale to było głupie. No ale weź. Tam widzę, że jakaś piękna sala z lasu jest. A to czemu mi się nie chce? Aha, to się samo otwiera. Dobra. Zostawię to tutaj na razie może, co? Dobra, ale ja bym się jakaś kamera, coś tego jest inna. Pytanie, czy tutaj, wiecie, nie ma tak jak w wielu customach lubi być. A, tutaj coś trzeba postawić. Tu trzeba postawić pewnie ten klocek. Tak jak i w Egipcie, czy w innych customach. Można pływać w któryś miejscach, ale wiecie, to jak strzelanie, po prostu nie widzę tutaj nigdzie takiego miejsca, w którym mogłabym do lawy wskoczyć, żeby popływać. Są czasami na przykład sekrety pokitrane w takich miejscach, a... Kawka. To ma być tam. Czemu mi cały czas, wiecie, może to ma mi coś podpowiedzieć, czemu ta kamera jest cały czas taka w tym miejscu? Nie mam pojęcia. W ogóle głodna jestem, trzeba było jakieś śniadanie zjeść, nie? No i nie wiem, co się stało. Czemu to jest nie? Tu coś jest pod tą wodą. Czekaj. Można pływać. Czaicie to? Tu się otworzyło. Hit. Ale pytanie teraz, czy ja mogę po całej wodzie w ogóle pływać? Tak. Nie. To jeszcze do tamtego korytarza bym chciała. Dobra.
No to jeszcze bym chciała tam, tak? Czyli, że tu. Tak. Ale odpal flarę. Dobra. Ale gdyby nie było widać tej, wiecie, kawałka czerwonej klapy, no to chyba bym się nie odważyła jednak tutaj wskoczyć. Tam jest apteczka, bo widzę, że tu można skręcić, ale jest apteczynia. Pytanie, czy mi wystarczy powietrza. O kurde. Może być ciężko. Już te flaki mnie rozbrajają. Boże, gdzie jest to wypłynięcie? No i oczywiście co? Nie pokazali. Myślałam, że dopłynę do... Nie wiem w sumie czego. Co to zrobiło? Nie wiem. Ciekawe, czy kolejne customy wam się spodobają. Niektóre będą takie ponadciągane, takie naprawdę bardzo stare customy. No ale nic, zobaczymy. Też jestem ciekawa, czy mi się spodobają, tak? Bo tu też jest... Aha, no tak. No to teraz co? Ja się nie wrócę, muszę sobie to przesunąć tam. Banana mogłabym zrobić, ale... Darujmy sobie tego banana. Tylko tak sobie zerknę, bo rozumiem, że tutaj nigdzie nie ma sensu jakby skakać, tak? Żadnych dźwigni naściennych. To i tak by mnie nigdzie nie doprowadziło, nawet gdybym się tu chciała wspiąć. Zakładam, że nie. Co zrobiła ta dźwignia? To mnie interesuje. Bo tu w tym customie nam nie pokazują, niestety. Aha. Serio? Mocne są ci przeciwnicy tutaj, kuźwa. Ja mam nadzieję tylko, że ja będę mieć nadal tą... Dobra, dawaj mi tą pochodnię. Ja pikola. Dobrze, że nas to wywinduje. Bo już się bałam, że stracimy tą pochodnię na zawsze. Tutaj. Otworzysz się? Sezamie, otworzyło się. I co mi zrobiła ta kuźwa? Dźwignia. O nie, tutaj żeśmy już byli. Tutaj żeśmy byli. Co zrobiła ta dźwignia, powiecie mi? A może otworzyła tamto? Nie, w ogóle tamto jest cały czas zamknięte. No nic. Czy ja tutaj doskoczę? Tak, żeby sobie... No ja chyba już próbowałam nawet w poprzednim odcinku. Nie wiem, nie rozumiem tego. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, ale okej. Mnie zastanawia, dlaczego tamte jedne drzwi są zamknięte. Oho. Tam się coś zawaliło. Jest kolejna. Dawaj.
No i? Ma otwarte. A to było otwarte przed tym? Czekajcie. Kurde, chciałam tylko coś zobaczyć. Czy to było otwarte przed tym? Kurde, łać! No nie, zaraz jej dupnę. Nie. Dobra, czyli to otworzyło. Nie ten safe. Martwi mnie to, że mamy jeden sekret, kurde, na razie. What the hell? No właśnie, ja też się pytam, what the hell? Gdzie ja w takim razie jestem? Desert. Miałam deserta. Ile mam teraz w takim razie tych naboi? 18. No to zawsze coś. Ja pierdzielę, już teraz kolejny. Jak się ten level nazywa? Murder Scene. Aha, miejsce zbrodni. The Matchmaker. Dobra. Może być nieźle i kolorowo. Ciemno jak, nie powiem gdzie. Jezus, co tam jest? Poczekajcie. Ludzie. Ja coś czuję, że to będzie jakaś masakra. Ja pierdzielę. Jezus Maria, aż mi ciary przechodzą. Jezus. Mam ciarki. Tu jest tyle mięcha. Mogę tam zejść, ja wiem. Ale może za chwilkę, co? Za chwileczkę. Co jest w tym okienku? Nie mogę wejść do tego okienka. Co tam było u góry? Jezus Maria. A ta baba lewituje. Ta baba lewituje z nogą w górze. Może ona coś ma? Nie. Tak sobie dyndosz. Boże. Współczuję. Rozumiem, że tego się nie przesuwa, tak? O, apteczka. Ja coś... Jak czuję, że jak coś mi tu zaraz wyskoczy na ryj, ja sobie w ogóle chyba przygotuję inną broń, bo... O, czekaj, nie, no nie przygotuję, bo jeszcze to trzeba rozwalić. Jezus Maria! Słyszysz coś? Wejdź tu. Nie, nie wejdę tu. Co to było? No słyszałam coś. Czy to można przesuwać? Nie. To? Ale to pewnie można otworzyć. Zapisz, bo boję się. Boję się. Ja pierdykam. Może bym chciała najpierw apteczkę? Jezus, wciągnęło cię, chłopie, do tej szafy. Aha, wiedziałam.
teoretycznie mogłabym z tej, ale... Jezu, ich jest ile? Trzy? Dwa? Nie, trzech. Bez sensu. Dobra, dawaj. Po to mamy tą broń. Jezus Maria, a ta muzyka to co? Ja pikole. Nie wiem, czy oni coś zostawili. Wiecie, mogli zostawić jakiś kluczyk, cokolwiek. Mutanty. Ja już widzę, słuchajcie, reakcję Torgusa na ten custom. Są znowu, wiecie, podwójne drzwi, te i tamte do otworzenia. Aha. Czekajcie, bo ja mam klucz. Ja mam klucz? Mam Lucky Motel Apartment Key. Ale to chyba nie jest Lucky Apartment Key. Nie mam tutaj klucza. Czy wyskoczy mi tu kolejny bebok? Oczywiście, że tak. A mogłabym na przykład go, nie wiem, z deserta, 18 naboi. Weź z deserta. Dobra. O Jezu, nie wiem, po co ja to podnoszę, jak jeszcze jedna skrzynia są. Windows. Jaki XP? Nie wiem, wtedy był XP chyba, nie? Jezu, wiecie, jak ja uwielbiałam XP-ka. Tu chyba jest jakaś wyrwa. To jest specjalnie, tak widzę, zaciemnione. Jest wyrwa chyba. Ty nic nie zostawiłeś, mutantku, kochane, słodziutki. Tak, zrobiliście po prostu rzeź z tych ludzi. Naprawdę. Kurde, no, dałabym sobie rękę uciąć, że tam coś jest. No jest. Tam chyba są flarem, ale słuchajcie. Zawsze to coś, nie? To chyba trzeba z miejsca w takim razie. Tam zaraz pójdziemy, ale najpierw bym jednak chciała tu. Daj ta spokój. Nie, te krzyki to jest jakaś masakra po prostu. Te krzyki to masakra. Ale... Aha. No to przynajmniej mamy ponad pół, tak? 2/3. Ja się obawiam, że ja po prostu w tym poprzednim levelu coś zepsułam. Tak mi się wydaje. Ej, a tych szafek nie sprawdzałam, da się je? Nie, chyba nie. Nie. Kaktusek tam jest. Boże, miałam podlać swojego kaktusa. Muszę to zrobić po nagraniu. Już 3 tygodnie go chyba nie podlewałam. Ja mówię, u mnie to już to nawet kaktus po prostu pójdzie się walić. Nie znam drugiej takiej osoby, która nie ogarnia kwiatów jak ja. U mnie po prostu nawet kaktus się zepsuje. No ale tam coś było. Loadnij to. No przecież widzę, że tam coś jest. No jak ja mam zdobyć te nabojki? No są tu Uzi, ja bym je chciała, no i... No, ja chcę te naboje.
to ma znaczyć? Teraz możemy. Okej. No ale no, chyba nie zakończyliśmy jeszcze. Zeschizowany jest ten custom. Tutaj jest jakieś coś. A tu? O co chodzi? Tu jest jakaś klapa. Ale to nie jest to, co byliśmy w pierwszym. Mój Boże. To jest w ogóle ten apartament, który był w jedynce. No to jest jednak połączone z pierwszą częścią. Jednak jest. Ale tam było jeszcze takie wyjście. Do czego ja mam ten kluczyk? Ja mam do apartamentu, dobra. Bo tam były jeszcze takie u góry. Nie wiem, Boże, one są bez głowy? Czy one są bez głowy, te kobiety? Tak. Ja pierdzielę, jaka schiza. No, to jest po prostu szok. Masakra. Co to zrobi? Savage. Trapdoor. Gdzie mam tych flar? Bo chyba mogę sobie na to pozwolić. 52. Nie widzę nic. No dobra, można iść pewnie na górę, w porządku, ale ja bym chciała jeszcze może stąd nie wychodzić. A co jest tu? O! Tu pewnie można użyć tego klucza, tylko pytanie, czy mam to zrobić teraz, czy mam iść najpierw tam na górę? Tego nie wiem, ale użyję teraz. Jezus Maria, nie wiem. Nie wiem, gdzie mam iść. Jezus! Ty francowaty typie. Ale wiecie co? No tutaj jest kolejne. Boże, nie wiem. Nie wiem, gdzie mam iść. A tu jest zamknięte, są drzwi, ale coś jest na dole. To co to jest? Klucz! Dobra. Pozbierałam dużo znajdziek. Drzwi tu są zamknięte, trzeba o tym pamiętać. Pokaż mi, do czego jest ten klucz. Rusted key. A może to do tamtych drzwi, gdzie było poprzednio, tylko że tamten... Jak my mielibyśmy się tam wrócić? Pamiętajmy jeszcze o tym. Dobra, tutaj nic pewnie nie ma. Bo tu jest ta przebieralnia. To ja pamiętam, bo myśmy byli w tej chacie. Pamiętacie w jedyneczce. W kuchni. Tak się rozejrzę, będzie lepiej. Nie ma. Dobra. No to chodźmy jeszcze w takim razie do... Do tej... Nie, no gdzie to było? Tu. No bo ewidentnie się coś otworzyło. Aha, ja tu wychodzę. No to może ja się tędy będę wracała. No. Tak. What the hell. Mhm, czyli to jest powrót. No dobrze. Boże, to jest straszne. I przypuszczam, że teraz muszę użyć tego klucza, tak? Logiczne. Po co ja bym tutaj szła? Jezu, już to widzę.
Aha, i to mi zabiera HP. Co to ma być? O Boże, co ja mam tu zrobić? Aha, że mam na to wejść? Aha, i to się chyba będzie po kolei, dobra. To się chyba będzie po kolei wyłączać, wiecie? No i gdzie teraz? Tu. Nie. Odpaliłam się. Jeno hit. Nie, nie kumam tego. Ale przecież ja tego nie zrobię. Jak ja mam zrobić to tak szybko? Przecież się nie da. Chyba, że tak przeskoczyć, bo ja na tym strasznie tracę czas. Ja uważam, że da się to zrobić, ale to będzie bardzo ciężkie. To będzie mega ciężkie. Nie wiem. No i co? Przecież stoję na tym. A to chyba jest cheat, tak? Nie ma odliczania? O co tu chodzi? Dlaczego tu nie ma odliczania? Rozumiecie, co tu się stało? Tego gazu nie ma tutaj. O co chodzi? To się chyba zbadżyło. Wiecie? To się zbadżyło. To chyba w takim razie tak nie mogę tego zrobić. Czyli muszę po Bożemu, tak? A czy zależy, co dla kogo jest po Bożemu? Ja nie wiem, o co tutaj chodzi. No i co teraz? Jakby co teraz? Ja nie kumam tego. Raz się gasi, raz się nie gasi. O co tu chodzi? Nie, no to tak się nie da, moi drodzy. Nie mam pojęcia. A może od razu z tego miejsca trzeba zacząć? No nie. Ewidentnie stamtąd. Ale może jest jakaś inna droga. Dla mnie to jest trochę niewykonalne, powiem wam szczerze.
No, gaz wyłączyłam, a co z resztą? Możecie mi powiedzieć, o co tutaj chodzi? Proszę. Death. Torture. Może ja to mogę zabrać? No, tak, w dupie chyba. Słuchajcie, zrobiłam to, ale nie chcecie wiedzieć, ile razy to robiłam. Przysięgam, robiłam to chyba ze 100 razy. Czytałam solucję walkthrough. Widziałam na YouTubie jeden gość, jeden jedyny nagrał ten custom. I hit jest taki, że jemu w jakiś dziwny, magiczny sposób rosło HP. Nie wiem, jak on to zrobił w solucji opisowej. Absolutnie nie jest nic takiego ujęte. Nie wiem, co to było. Nic takiego absolutnie nie jest ujęte. No tylko, żeby zrobić w opisie, mówią, że trzeba zrobić to szybko. Także pomimo walkthrough robiłam to 100 razy. Przysięgam. 100 razy. Tak popieprzonej czasówki jeszcze dawno nie widziałam. Naprawdę może mieć miano very challenging. Serio. Dosłownie. No ale najważniejsze, że co ja zdobyłam? Klucz zdobyłam. Do czego klucz? Savage Trapdoor Key. No tutaj coś było takiego, nie? Coś tu takiego było. Tu. A to w wodzie chyba. A były tam takie drzwiczki przecież. Tak tylko. Nie no, tutaj te odgłosy to jest jakaś masakra. Ktoś kogoś wpierdzielił, tak mi się wydaje. Takie odgłosy, jakby ktoś kogoś zeżarł. Dosłownie. Oho. Czyżby coś? Czyżby coś? Aha, dobra, czekaj, 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 czy. Aha, takie coś, dobra, no to trzeba kucnąć. Dobra, ale jesteś kuźwa wielka. A to, co tam masz między nogami, to ja nie wiem. Jakiś taki otworek. Nie, to majtki są. To pokaż się. Spoko, wygląda jak taka przerośnięta Lara. Ale wygląda fajnie ten boss, nie powiem. On mnie trafia czasami. Wyszysz dużo maczyczkę. A możesz, o tak. Kurde, chciałabym sobie popatrzeć. A tak to mam tylko krocza. Nie, mam nadzieję, że ja ją trafiam w ogóle. Szkoda, że tą bronią, bo... A w sumie mogłam desertem. Kurde. Nie mogę desertem? Mogę desertem. Haha. Hu, hu, hu. Fiu, fiu, fiu. No i? Nie zostawiła nic. O, tam się coś zrobiło. Ale to ja stamtąd przyszłam, halo. Chyba, że tam mam iść. Nie wiem, gdzie mam iść w sumie. Aha. Okej. Tam jest... Boże, jak tu będzie kolejna walka, to ja szczęznę. O! O! Patrzcie! No, kolejna walka. No nie no, hit. Dobre. Lilith taka trochę, nie?
Aha, i to jest na czas? No dobra. Gdzie jesteś, moja droga? Gdzie ty jesteś? Aha, ale to mnie też zabija. A to ona może w ogóle do mnie podejść, czy tak nie bardzo? Ona, to jest przez nią, czy jakby... Nie, dalej nie kłam. Ona jest jakby na raz, czy o co chodzi? To ja tu mam takiego safe spota? Ona sobie biega, a ja rozumiem, strzelam, tak? Dobra, a desert? Serio? Ona jest tak mocna? Ja nie mam już nic nawet z tego? Nie, no mam jedne jeszcze do granaty. Już teraz nie mam nic. No powiem wam, że hit. Nie mam już nic. No jest potężna. Nie mam pytań. Ona jest chyba nieśmiertelna, może jej się nie da zabić. No przecież to jest niemożliwe. Dobra, Boże. Koniec. First, I want to thank Moasura for letting to use demos as... coś tam, że ktoś zrobił generalnie taki model bossa. Mm-hmm. No powiem wam szczerze, podobało mi się to, ale bossuwa, no ja nazywam sobie ją Lilith, no ma tak dużo HP, ale okej, okay, to dobrze, o to chodzi, nie żeby był na, wiecie, 5 czy 10 strzałów, ale tak, custom mi się naprawdę bardzo podobał, takie 8,5 ode mnie, ale ta czasówka z tym gazem i z tymi puzzlami, sacrifice, death, tortury i na końcu nie mogę powiedzieć tego słowa, które, no, które by było zbanowane na YouTubie. W każdym bądź razie ta czasówka to jest jakaś masakra. Jak chcecie się sprawdzić i chcecie się pomęczyć, no to polecam dla masochistów. Natomiast ja was zapraszam do kolejnych customów na moim kanale halloweenowych. Do usłyszonka już niebawem. Pa, pa. That's all for today. Don't forget to subscribe my channel Death Cellar. And if you want, you can watch the entire playlist from the series here. See you around.